Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DJPG. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wiem, że jestem spóźniony, wiem, że nagrywam to zupełnie późno w porównaniu do wszystkich pozostałych osób, ponieważ po prostu miałem dużo spraw na głowie przez ten okres i nie mogłem w ogóle odpalić Fortnite'a, więc teraz słuchajcie, odpalamy Fortnite'a po raz pierwszy i zobaczymy, jak wygląda rozdział drugi Fortnite'a. Sam jest bardzo ciekaw w sumie. Nie wiem, jak wygląda Fortnite nowy, nie obejrzałem ani jednego odcinka, ponieważ byłem mega zapracowany przez ostatnie 3 dni, po prostu nie spałem prawie w ogóle i cały czas działałem, a co, to dowiecie się już w miarę niedługo, myślę, że w przeciągu miesiąca, może nawet troszkę dłużej, szczerze mówiąc, może nawet dłużej, bo to jest dosyć taki, no, większy projekt, to nie jest projekt taki na miarę, wiecie, że tutaj zaraz będę was zarzucał po prostu projektami typu baza czy coś, czy jakiś dom, ekipa czy coś, bo to zupełnie nie to, nie o to chodzi, więc nie bójcie się, nie jest nic w tym rodzaju. Po prostu to jest inny projekt, który zobaczycie także niebawem, ale na razie zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy, oglądamy, co się dzieje w sezonie drugim, znaczy nie sezonie drugim, w sumie w rozdziale drugim, w sezonie pierwszym. Dobrze. Ale się jaram na maksa, Jezu, wiecie, jeszcze czekałem tyle czasu na to, żeby odpalić tą grę. No, i o to chodzi. Jak to Fortnite ma zawsze w swoim zwyczaju, trailery ma takie ma trailery. Od razu chce się grać, od razu się czuje taką więź emocjonalną, wiecie, z tym światem po prostu. No. To jest piękne. Piękny świat, ale nie wiem dlaczego coś mi się tu... Steam mi się, słuchajcie, odpalił. Wszystko zepsuł. Okej. A, gramy już od razu. Ej, jaka nuta w ogóle, co? Dziwnie to wszystko wygląda, nie powiem. Ja mam tutaj jakieś ustawienia chyba słabe, tak mi się wydaje. Ej, od razu gierka, to jest ciekawe. Ej, ja mam tutaj jakieś dziwne ustawienia. Ej, i ile będzie ta muza trwała? Ale jest kozacka, trzeba przyznać. Okej, mamy. Coś tu mamy, musimy zmienić ustawienia. Na pewno. Bo to, co tutaj mamy, to jest masakra jakaś, nie? Ale chyba nic wyjątkowego się nie wydarzyło. O! Rozwalając skrzynkę mamy... Wypada lód. Okej. No, jest gitara. Jest miara git. Dostałem jakiś medal przetrwania, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Jeszcze, ale na pewno się dowiemy. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że oczywiście zagramy pierwszą grę na naszym nowym sezonie, to oczywiście standardowo wydamy po prostu 5 stówek sobie, żeby zapełnić nasz karnet bojowy, zobaczyć co jest w karnecie bojowym w ogóle. Oprócz tego na pewno sobie coś tam jeszcze porobimy. No i generalnie robimy teścik, nie? Naprawdę, chyba nigdy w życiu nie byłem tak podjarany żadną dosłownie grą, jak w ten rozdział drugi Fortnite'a. Dobra, idziemy do wody. Jest woda, tak jak właśnie widziałem na posterze jakimś. No, o, tam są ryby. I co z to? Jest gość. O nie, mam dziwne ustawienia, wiecie? Celowania. Mam strasznie dziwne ustawienia ruszania myszką, dlatego nie spodziewajcie się żadnych pro-playsów z mojej strony. Jedna osoba tylko zabiłem. Dobra, trzeba się skupić na nagraniu, a nie na gadaniu, aż tyle. Gdzie tam gościa jeszcze jednego? Dobra. Zdecydowanie można pływać w niej. Jak widać. A gdzie on jest? Można pod wodą pływać? Nie, to by było zbyt broken chyba, nie? Jest gość. O, oh, hell no! Jak to było blisko? Co? Nad nim? Poważnie? Nie, no to są bambiki jakieś kompletne, więc... Właśnie, a propos. Dobra, można pływać. Można pływać, a co najważniejsze, mamy tam typa. O nie. Właśnie o tym mówię, o tym celowaniu. Na moim koncie od razu lepiej było. Leżysz. Na moim koncie byłoby zupełnie inaczej. Wiecie, przyzwyczajenie, te sprawy. Wiadomo jak to jest. O nie, ktoś strzela. Nie wiem skąd. Chyba stąd, nie? Coś mi się odłączy... Ty, no klawiatura mi się odłączyła, czajcie to? To nieźle.
Co się z tobą dzieje? To ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, to są bambiki. To są bambiki, więc nie ma się tutaj co cieszyć. Ej, dobra. Drop leci wraz z wodą. To jest interesująca sprawa. Ten rozdział drugi Fortnite'a to będzie nowa edycja też Zipka na kanale. Więc zostawiajcie subskrypcję oraz łapki w górę i w ten sposób na pewno was nic nie przegapi. Bo jeżeli będziecie aktywni, to YouTube będzie wam coraz bardziej proponował te filmy po prostu, które nagram dla was. W ogóle dziwna ta grafika się mi wydaje trochę, ale myślę, że to kwestia przyzwyczajenia. Tam to już nie jest bambik, słuchajcie. Nie wierzę, żeby to był bambik. O nie! To było głupie. To było głupie, to było naprawdę głupie. Nie wiem, skąd strzelał ten gość. Patrzcie, tam jest dwóch graczy. Dobra, poczekam na tego tutaj jeszcze. Jest gość. On już wypił na pewno poty. Dobra, leży. Zejdę sobie do niego. Może miał jakieś... Wiesz, wiecie co? Drop by się najbardziej przydał. Więc się zamknę. Na spokojnie. Małe poty, spoko. Shotgun lepszy. I git. Dobra, zrobimy w ten sposób, że zdobędziemy tą górkę. Poczekamy, aż ktoś do nas przyjdzie. Na przykład ten gościu. Jeszcze na pewno nie jeden przyjdzie tutaj stamtąd. Dobra, małe poty. Chętnie. I dobra, idziemy do nich. Po prostu na nich ruszam. Leży. Wow, gościu. Jeszcze dwóch... Nie, sorry, cztery osoby zostały. Strefa się zamyka powoli. O kurde, blade. Ale wyczekał gość. O nie! Miejsce czwarte, come on, no. Dobra, także słuchajcie, jesteśmy już na moim głównym koncie, na którym szybko zagrałem tą pierwszą gierkę, która tak mi wyszła. A, powiedzmy, że mi wyszła. Tam miałem chyba z 5 fragów czy coś takiego. W każdym razie zwycięstwa nie było. Słuchajcie, mamy fajne rzeczy, ale nas interesuje przede wszystkim, słuchajcie, po pierwsze, wpisanie kodu ZIPEK. I wy też to zróbcie, wpiszcie kod ZIPEK w sklepie. Ja nawet z dużych liter, kurde, wpiszę. Wpiszcie kod ZIPEK po prostu, żeby mnie wspomóc, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, szczególnie przed kupnem karnetu bojowego, bo was to nikt nie kosztuje, ja na tym dostanę jakiś tam procent i słuchajcie, będzie na jakieś okazje, będzie na jakieś konkursy. A teraz, słuchajcie, kupujemy, myślę, że od razu lecimy. Ile kupujemy? No kupujemy od razu to, bo co, na pewno tyle wystarczy, nie? Wydaje mi się, że na bank tyle wystarczy. No i słuchajcie, na naszym koncie mamy 13 600 pounddolców, które na pewno wystarczy nam na kupno, słuchajcie, karnetu bojowego. Więc no, ja nawet nie patrzę, od razu kupuję. Kupuję, pyk, droższy. I od razu kupuję też wszystkie stopnie, które są potrzebne do karnetu. Kup 4 nagrody. Ile nas to będzie kosztowało w ogóle? Ile nas to będzie kosztowało? Co? Nie mówcie. To tyle kosztuje? Ale kozacki skin. Ale kozacki skin. Okej, jest jeszcze jakiś skin. Ten wygląda jak Power Rangers. To jest Power Rangers na bank. Ej, ta jest fajna, to muszę przyznać, że ten styl jest beznadziejny. Ale tamta była naprawdę fajna, co to jest? Ten kill-off też jest fajny, okej. Powiem wam tak, zupełnie szczerze powiem wam tak. Według mnie, poza tym ostatnim skinem i tą sanitariuszką, to tu nie ma nic ciekawego. Więc słuchajcie, kupimy 13 nagród i tyle po prostu, bo myślę, że więcej nie ma sensu. Powiem wam szczerze, nie kupuję tego karnetu całego. Wolę go zdobyć samemu i spoko, i po prostu będę miał te rzeczy, będą mnie bardziej cieszyć te rzeczy, które zdobędę, które mi się ogółem tak bardzo nie podobają, nie chcę na nie wydawać. Będą mnie bardziej cieszyć, jak je zdobędę samemu. A tak jak mówię, będzie dużo odcinków z Battle Royale teraz na kanale. Zobaczymy sobie, czy tutaj coś jest fajnego. To jest fajne. Tarczę sztandarową na pewno kupuję, bo widziałem, że ona jest epicka. Naprawdę fajna, więc ją kupuję. To odejść na bank. Guaco oczywiście kupujemy. To też mi się bardzo podoba. No i mamy Pumpkin Gada jakiegoś, nie? Kupię go jako niespodziankę dla jednego z widzów. W ogóle mam pomysł, żeby nagrać jakieś odcinki z prezentowania skinów moim widzom, dlatego zapraszajcie mnie do znajomych. Ja akceptuję teraz wszystkich. Dobra, muszę przyznać, że ten efekt spadania jest naprawdę dobry. O, tutaj sobie spadniemy. To też jest podobna miejscówka do tej, co już była. To jest sklepowa sadyba, słuchajcie. Więc jakby... Te miejscówki są te same, co były. Są troszeczkę inaczej rozłożone, w innym świecie jakby. Ale to są te same miejscówki. Okej.
Mamy skrzynkę. Co my mamy w skrzyneczce? No i snajpa zawsze spoko. To jest jakiś inny minigun? Czy co? O co tutaj chodzi? Bandażownica? Dobra, skrzyneczka. Ze skrzyneczki. RPGa! Nie wiedziałem, że RPG może polecieć ze skrzynki małej. To jest trochę smutne. Przez to, że tych RPGów może być dużo. No ale dobra, bierzemy RPGa na pewno. Jakby to było nie wziąć RPGa, jak ci wydropił ze skrzynki. Dobra, chciałbym zobaczyć, jakie obrażenia ma ten RPG. W ten sposób raczej mi się nie uda. Dobra, zobaczmy, czy rozwala budowlę. O, rozwala! Czyli tak prawdę mówiąc, to jest dobra rzecz. Fortnite! Wszyscy mówili, usuńcie RPGa, a wy dodajecie... Co? Dobra, chcę zobaczyć, jak to działa. To jest trochę nie w porządku, żeby takie RPGi były wszędzie. Ta gra będzie wyglądała jak jeden wielki wybuch po prostu. Okej. Okej, i nie żyje. I po co ci to było? Po co? Jeszcze trochę mu trzeba HP po prostu zniszczyć i wtedy będzie git. Potrać trochę HP, potrać, no zgiń, zginiesz. Okej, jest gitara. Jest git. Dobra, to idziemy w stronę strefy w takim razie. Bo słuchajcie, zostało 8 osób, ja mam tylko 3 fragi, co prawda to nie jest dużo, ale chciałbym wygrać, tak czy siak. O, jest wędka. Słuchajcie, jest wędka. Jak to działa? Kiedy mam złowić? Co to jest? Na rybek? O nie, dobra, idę w stronę strefy! Dobra. Jednego mniej, tak? O nie, on jest na górze! On ma przewagę! Nie wiem, gdzie oni są. 5 osób zostało, no. Nie ma maców. Okej, czekam. Czekam po prostu tutaj. Jest gość. Oni muszą się bić. Co? Nie! Została jedna sekunda! No nie! Jedna sekunda i bym przeżył. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapy w górę oraz subskrypcję na kanale, a my widzimy się już następnym razem, kiedy będziemy robić mega, mega fajne taktyki na zwycięstwo Battle Royale, więc dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Elo! Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, by był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!